Cześć! W poprzednich newsach mówiłem Wam o zmianach, jakie mają być zastosowane odnośnie cofania liczników, a dzisiaj wyłapałem taką ciekawostkę odnośnie punktów karnych, jak zmienił się sposób nakładania punktów karnych przez policję. I tak krótko, najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj mamy taką sytuację, że najwyższym mandatem, jakim może ukarać nas policja, jeśli chodzi o pieniądze, to jest 1000 zł, ale nie ma już górnej granicy odnośnie punktów, czyli możemy sobie kumulować, jak nam się podoba, łamiemy 15 przepisów, policja to rejestruje, dzień dobry, zabieramy prawo jazdy, bo przekroczyliśmy 24 naraz. Od tego roku, od czerwca, taka sytuacja nie będzie teoretycznie możliwa, zaraz powiem czemu teoretycznie. Dlatego, że policja będzie mogła nas ukarać za najwyżej punktowane, tak to powiedzmy, przewinienie. Czyli nie będzie mogła tego zsumować, tylko po prostu jakieś tam drobniejsze i za najbardziej poważne dostaniemy punkty. Tym sposobem tych punktów maksymalnie będzie można dostać na raz 10, czyli nie ma opcji, aby przy jednej kontroli stracić prawko. To jest, powiedzmy, dobra wiadomość, dobra, niedobra, no już to już kwestia, jak tam kto uważa. Taką gorszą jest to, że znikną również kursy na te takie pozwalające zredukować bodajże o 6 punktów. Jeśli mamy, nie wiem, powiedzmy 20, mogliśmy iść na taki kurs, posiedzieć, poudawać, że słuchamy i zredukować sobie o 6 punktów nasz stan konta, tak to nazwijmy, i można było w ten sposób jakoś tam oddalić moment straty prawa jazdy. No teraz tego już nie będzie. Także dobra wiadomość i niedobra. A dlaczego mówiłem, że teoretycznie będzie taka sytuacja? Dlatego, że nadal, jeśli rozumiem, tak mi się wydaje, że to w takich sytuacjach, kiedy ewidentnie po prostu przegniemy, policjant będzie miał prawo skierować wniosek do sądu, który już tym przepisem zobligowany nie jest, czyli tak naprawdę może na nas nałożyć karę taką, jaka mu się podoba. Może to skumulować i wiadomo, no to już są inne przepisy, także wtedy pod taką karę już możemy podlegać. Także to na dzisiaj taka ciekawostka. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.